Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian, a przed nami najbardziej profesjonalny wideorejestrator od firmy Xblitz. a jest to model professional V3 Magnetic. Serdecznie zapraszam do oglądania. Na samym wstępie może przejdziemy sobie do tego, co producent dostarcza nam. Do tego zestawu. Przypomnę, jest to najbardziej profesjonalny wideorejestrator od firmy Xblitz. I firma Xblitz na oficjalnej stronie wycenia ten produkt na kwotę 699 zł. A więc nie przeciągamy, przechodzimy do odpakowania tego właśnie urządzenia. Oprócz samego wideorejestratora, który mam już obok i uchwytu, który jest na stałe przylepiony do mojego samochodu, tutaj powinien być dokładnie ten wideorejestrator, tak naprawdę nie znajduje się tam za dużo, ale przejdźmy, może sobie zobaczymy, jeżeli... Dodatkowo do uchwytu mamy jeszcze jedną taśmę dwustronną, kabel przejścióweczkę i instrukcję obsługi. Dużo nie za dużo, ale ten wideorejestrator naprawdę broni się sam nie trzeba go naprawdę za bardzo przedstawiać. ale ja to zrobię dla was, ponieważ według mnie nie ma lepszego wide wideorejestratora w tej kwocie, a przypomnę 699 zł jest oficjalna cena na stronie XBlitz. Czy to jest dużo? Dużo, ale czy to jest za dużo jak na takie możliwości? Wcale nie. Jeżeli jesteś zainteresowany tym materiałem, to pamiętaj o subskrypcji tego kanału i oczywiście łapka w górę pod filmem. I przechodzimy do czystej specyfikacji tego urządzenia. Przyjrzyjmy się może samemu wykonaniu pudełka, co dokładnie znajduje się na tym pudełku, i zaczynając od boku. Posiada takie funkcje jak GPS, dzięki któremu znamy prędkość podczas nagrywania filmików, podczas nagrywania materiałów. GPS jest schowana w uchwycie, który zaraz wam pokażę. Posiada Wi-Fi, dzięki czemu na telefonie mamy bezpośredni podgląd do nagranych wcześniej materiałów, czy, czy jak również oczywiście podglądu na żywo. Jest to m.in. na tyle fajna funkcja, że naprawdę, będąc w samochodzie, możemy sobie zgrać interesujące nas materiały. Nie musimy wyciągać karty pamięci czy samego urządzenia. Który notabene bardzo, ale to bardzo fajnie i szybko się go po prostu wypina, ponieważ ma tutaj uchwyt magnetyczny, ale również przejdziemy sobie za chwilę. Obok, tak jak wspomniana wcześniej funkcja, czyli uchwyt magnetyczny. I teraz zobaczycie na przebitkach, jak to wygląda. I tak jak wspomniałem wcześniej, tak właśnie prezentuje się ten uchwyt. Uchwyt jest magnetyczny. Zobaczcie, tutaj jest taśma dwustronna 3M. Przylepiamy ją do szyby. Niestety, ale Xblitz nie popisał się w tym modelu, jeżeli chodzi właśnie o regulację, bo nie możemy tego obkręcać w lewo w prawo, tylko i wyłącznie góra w dół. Czyli pamiętajcie, aby przed przylepieniem dobrze ustawić kamerę. No bo później będzie problem. Ja wiem, że dodatkowo jest jeszcze jedna taśma dwustronna, no ale po co od razu na samym starcie, jeżeli kamera będzie leżeć krzywo, będziemy musieli to demontować. No i co? Tutaj mamy podpięcie kablem yy, mini USB. To nie jest mikro. I teraz bardzo łatwo się to podpina. Ciach, wystarczy tylko kliknąć, i w tym momencie kamerka jest już zamocowana. Aczkolwiek. OK, teraz zadziałała, aczkolwiek powiem Wam, że ten uchwyt. No, 9 na 10 razy mi się udaje, raz mi się po prostu, raz na jakiś czas mi się nie udaje tego połączyć. Po prostu podchodzimy, wkładamy rejestrator i powinno to działać. No i teraz działa, tak jak wspomniałem. Dzieje się to rzadko, aczkolwiek dzieje się to, więc musicie mieć to na uwadze. No i później mamy regulację tylko i wyłącznie przód i Tył. dalej mamy ekran 2.5D, czyli jest on lekko zaoblony. Przekątna ekranu jest to 3 fale. Przypomnę, że nie jest to ekran dotykowy i teraz najważniejsze, czyli rozdzielczość. Rozdzielczość jest to 4K. wykonania tego właśnie wideo powiem wam, że naprawdę no, ale to naprawdę nie ma się do czego doczepić. Chyba oprócz tego, że po prostu ekran się palcuje, ale trzeba wziąć to pod uwagę, że takiego urządzenia naprawdę nie dotykamy po ekranie, ponieważ nie jest on dotykowy. A do obsługi menu mamy cztery przyciski. Przycisk od góry jest do wejścia do menu. Później mamy opcję góra-dół i zatwierdzenie. Zaraz wam pokażę. Od góry mamy przycisk od uruchamiania urządzenia. Wejście. Może tutaj mało bolączka, ponieważ Xblitz dalej używa w dalszym ciągu mini USB. Nie jest to mikro, tylko mini, a tym bardziej nie jest to urządzenie z gniazdem USB typu C. I obok AV. W tym urządzeniu dokładnie producent nie dostarcza kamery tylnej, ale dzięki temu wejściu możemy taką ową właśnie kamerę podłączyć. Na stronie XBlitz znajdują się różnego rodzaju kamery o różnej rozdzielczości, o różnych jakościach tylnych, więc śmiało można coś takiego kupić. Pod spodem karta, wejście na kartę MicroSD. Z przodu mamy dość duży wystający obiektyw. Całość jest pokryta naprawdę bardzo przyjemnym materiałem. To jest taki jakby plastik z gumą połączony. Co za tym idzie, że się nie palcuje. Od przodu mamy głośnik, tutaj mamy właśnie złącze, które wpinamy w nasz uchwyt, który jest przymocowany na stałe w samochodzie. Pod spodem mamy magnesik, jest to magnetyczne połączenie i bardzo łatwo takie właśnie urządzenie czy włożyć do tego uchwytu, czy po prostu go ściągnąć w razie, w razie potrzeby. Przejdźmy może sobie teraz do samego menu. Zapomniałem dodać, że ten wideorejestrator, w porównaniu do wcześniejszych, które testowałem, nie posiada wbudowanego akumulatora, czyli jesteśmy zmuszeni podpiąć go do źródła zasilania, czy to przez zwykłe USB z komputera, czy po prostu do gniazdka elektrycznego. XBlitz, wersja V3 i teraz ciekawostka, zobaczcie. Wszystkie z tego, co testowałem, między innymi S10 Duo, S5 Duo, Z9, Wideorejestrator, jak również ten, posiada dwie funkcje podczas kiedy podłączymy źródło zasilania do komputera. Wyskakuje nam pamięć masowa, która jest notabene schowana tutaj, możemy przeglądać materiały, ale drugą funkcją, może nie dla wszystkich potrzebną, ale czasem może się coś przydać, to PC kamera o naprawdę wyśmienitej jakości. Według mnie, porównując tą jakość, z. Wykorzystując opcję PC kamera, musielibyśmy dać za naprawdę podobnej jakości obraz. Samą kamera internetowa jest ona w okolicach 300 zł, ponieważ naprawdę bardzo dużo zacząłem oglądać materiałów i zauważyłem, że podobna jakość jest dopiero w kamerach za około 300 zł. Przejdźmy sobie może do pamięci masowej. I teraz tak, przechodzimy do menu. Zobaczcie, teraz mamy wideo. Funkcja wideo, funkcja fotograficzny, odtwarzanie i ustawienia. Fajnie, po, fajnie chronologicznie to jest wszystko opisane. W prawym górnym rogu wyświetla nam się aktualna data, aktualna godzina i logo firmy x z modelem V3 Magnetic. Przechodząc do wideo, no, to wtedy automatycznie przechodzimy właśnie do nagrywania. Dalej mamy tryb fotograficzny, odtwarzanie, czyli to, co wcześniej zostało zarejestrowane przez ten wideorejestrator. Nas najbardziej interesują ustawienia. I pierwsze co rozdzielczość. Rozdzielczość maksymalna w tym wypadku, wykorzystując właśnie to urządzenie, jest to 4K, czyli 3840 na 2160 w maksymalnym klatkarzu 30 fps. Później możemy zmniejszyć rozdzielczość na. Kład HD, czyli 2560 na 1440 w 30 klatkach na sekundę, i później mamy do wyboru jedną rozdzielczość Full HD, czyli 1920 na 1080, lecz w dwóch klatkach, w 60 klatkach i w 30. Ja zdecydowanie używam tylko i wyłącznie trybu 4K w 30 klatkach, w zupełności to wystarcza. Przechodząc dalej mamy WDR. Ekspozycja, balans bieli, czyli te wszystkie trzy pozostałe opcje, które właśnie teraz przed chwilą wymieniłem, są w trybie automatycznym. Jeżeli Was nie będzie to zadowalać, to zawsze możecie to zmienić. Ja wydaje mi się i polecam ustawienia automatyczne. Jeżeli wejdziemy w nagrywanie, czyli nagrywanie pokladkowe, ja mam w tym wypadku wyłączone, ale możemy tutaj oczywiście sobie to wszystko pozmieniać według własnych upodobań chodzimy dalej, mamy głos, czyli możemy głos włączyć albo wyłączyć. Ja mam dźwięk włączony. Przechodząc dalej mamy znacznik daty, nagrywanie w pętli, wcześniej wspomniany G-sensor i tryb parkowania. Jest również detekcja ruchu i numery rejestracyjne. Dalej mamy ochrona kierowcy przed zmęczeniem. I mamy, ja, ja w moim wypadku mam to wyłączone. Możemy ustawić od godziny lub dwie lub maksymalnie trzy godziny. I później mamy znacznik GPS, czyli rzeczy, urządzenie GPS ma rejestrować swoją pozycję, jak również prędkość. Jeżeli nie chcecie, to możemy to wyłączyć. I jednostki prędkości, wiadomo, większość ludzi będzie oglądała ten materiał w Polsce i w Europie, czyli wybieramy kilometry na godzinę, a nie mile. I kolejną opcją mamy WiFi. Później mamy format karty, wybieramy język, różnego rodzaju są języki, między innymi polski, angielski. I tak dalej. Ustawiamy datę, czas, strefę czasową i częstotliwość odświeżania. Dalej mamy sygnały dźwiękowe. Sygnały dźwiękowe są to te sygnały, które właśnie teraz usłyszycie podczas naciskania przycisków do poruszania się po menu. Teraz sobie przejdziemy dalej. Wygaszać ekranu. Ja mam standardowo ustawiony na czas 2 minuty znacznik prędkości, jaką mamy aktualną wersję, i ustawienia domyślne. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o, o urządzenie, które naprawdę według mnie w tej cenie no, nie ma sobie równych. I to tak naprawdę tyle. Nie przeciągając, przechodzimy do materiału, i jak zwykle to wy będziecie oceniać jakość nagranego obrazu, wykorzystując właśnie ten. Oto wideorejestrator przypomnę X blitz, model V czy magnetic. Serdecznie zapraszam do oglądania. I to wszystko w tym materiale. A Ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. A Wy, jak oceniacie jakość nagrania tego właśnie oto wideorejestratora? Piszcie w komentarzach. Cześć.